Głogowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie rządowego programu Mieszkanie Plus. Jeśli dojdzie do realizacji inwestycji, w mieście powstanie 60 nowych mieszkań. Założenie programu jest jasne. Gmina daje działkę, a partner finansowy, w tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego, finansuje i buduje mieszkania. M Plus ma być propozycją dla tych, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a równocześnie zarabiają za dużo, by mogli ubiegać się o mieszkanie od gminy. My wypełniamy tą lukę. Chcemy dzięki umiarkowanym czynszom zaproponować nie młodym, ale to nie tylko młodym, mieszkania dostępne na wynajem. W ramach programu ma powstać 60 mieszkań. Czynsz za metr kwadratowy będzie wynosił około 10 zł plus opłaty za mieszkanie. Jak twierdzi Rafael Rokaszewicz, gmina jest przygotowana do tego programu. Mamy przygotowaną działkę na osiedlu Piastów Śląskich, działkę uzbrojoną, z dojazdami, z kanalizacją. To wszystko przygotowywaliśmy przez zeszły rok po to, żeby być doskonale przygotowanym do Mieszkanie Plus. Do ostatniej chwili nie było pewne, jak zagłosują radni miejscy, bo wielu z nich miało spore wątpliwości. Tutaj mamy jakąś wirtualną wydmuszkę, mamy propagandowy program Mieszkanie Plus. Ostatecznie jednak radni jednogłośnie przyjęli uchwałę intencyjną, która jest pierwszym krokiem do realizacji programu. Budynek ma powstać do 2020 roku.